Cześć, siemaneczku, witam serdecznie. Moi drodzy, udajemy się do Niflheim, czyli do tej lokacji, która się nam odblokowała w poprzednim odcinku. Lokacji, w której możemy zdobyć nowy surowiec. Surowiec, który jest potrzebny do stworzenia tutaj zestawu Iwaldiego z mgły. To nam się przyda do walki w Muspelheim. Muspelheim i do walki z walkiriami, więc ten zestaw chciałbym sobie stworzyć. Także każdy zestaw kosztuje tyle samo surowców. No dobra. Aha. Stwórzmy. Co my tu możemy zrobić? Talizman możemy jakiś ulepszyć? Możemy, patrzcie. O. Siła plus 2, obrona plus 2, czas odnowienia plus 4. Także to sobie wbijemy. Myślę, że nie ma co tutaj się zastanawiać. Wisior nieskończonych nawałnic. Co to jest? O kurde, runy. Ale tu mamy runy. To jest dobre do tego. Do tych ostrzy. Tu mamy tylko obronę. Tutaj też mamy tylko obronę. Zresztą to jest chyba zniszczona rękawica wieków. Ochrona Aegira. Dobra, a talizman... Niewielka szansa na zyskanie mocy walkirii przy każdym trafieniu. Rękojeść topora, tego nie ulepszymy. Kurczę, a fajnie to by było. Doskonała stal z Asgardu jest potrzebna. Kamień wskrzeszenia kupione ma. Zasoby mnie nie interesują. Tutaj możemy sprzedać ewentualnie jeszcze artefakty. Hej, liczy się wszystko, tak? Pancerz Arteusa tutaj jest niedostępny, najlepszy. Dobra, moi drodzy. Tak, weźmy sobie, że wbijmy te umiejętności tutaj. To mnie też nie daje żadnych dodatkowych premii. Atak włócznią chaosu wywołuje niewielką eksplozję, która zadaje obrażenia od ognia. A piąty poziom jest zablokowany, dobra. Tu mamy wszystko już ulepszone. Szkoda, że nie ma achievementu związanego właśnie z tym. Pancerze mamy ulepszone. De facto jeszcze sprawdzę, czy możemy tutaj jakąś runę zmienić. O kurde. Siła, czas odnowienia, obrona, czas odnowienia. Zwiększ obrażenia od mrozu, ciesz się przypływem prędkości, pokonuj większe dystanse podczas wykonywania uników. Powiem wam, że to się przyda podczas walki na arenie Muspelheim, gdzie musimy chyba unikać ataków. W sensie nie możemy otrzymać ani jednego obrażenia. Powiem wam, że to będzie chyba mega ciężkie starcie i tutaj pancerz, czy będziemy mieli taki czy taki, to nam nie pomoże, bo nie możemy otrzymać ani jednego obrażenia. Ok, czyli tutaj to zostaje. Tych run się też chyba nie da ulepszyć. To mamy wbity na 8 poziom. No i patrzcie, to możemy 4 razy ulepszyć. tu plus 5 mamy, więc dobra, tutaj chyba nic nie zmienimy. O czym żeśmy jeszcze gadali? Lećmy. Lećmy, bo kurde, 4 minuty minęło. Powiem wam, że tutaj będziemy musieli chyba poświęcić kilka odcinków na tą mapę, żeby zrobić 100%. Ja może sobie będę poza nagraniem trochę też tutaj. Aha, ja pierdolę, zawsze musimy mieli ten guzik Enter naciskać zamiast inserta. Sorki. Idziemy tam po to, żeby zdobyć pancerz. Między innymi i oczywiście jeszcze tam jest Walkiria, z którą na końcu walczymy. Tam są zadania, tam jest sklep Broka. Także dosyć duża mapa, dużo walki, generowalne, znaczy proceduralnie generowane poziomy.
bez pancerza ciężko będzie na tam chodzić, bo... Zresztą zaraz zobaczycie, o co chodzi. Jest mgła, która zadaje nam obrażenia w czasie. Jak będziemy mieli ten pancerz, to będziemy, nie będziemy otrzymywać obrażeń. To będzie nasze najlepsze dzieło. Potrzebujemy tylko trochę pomocy. To zadanie sobie zrobimy. Od krasnoludów. A nic, Lutanie. Nie wiem, czemu ktokolwiek chciałby tu przyjść, ale jesteśmy. Kompletowany, zmieniony język. No i proszę. Tu mamy zasoby, nie przepraszam, cele. Świat mgły. Właśnie, odblokuj Niflheim. Nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba te zadania, które wykonujemy na bieżąco, to się tu pojawiają na górze. Klękaj przed torem. A to są te mapy skarbów. Jeszcze mam 4 widzę do odkrycia. To też trzeba będzie zrobić. I łupy wojenne. Tutaj jeszcze mamy do zdobycia 1. Nie wiem, gdzie to było. Może Valfheim chyba, tak. Już nie pamiętam. Nieważne. Idziemy. O kurde, co to taka... A to co ma być? Ta mgła jest przeklęta. Przeklęta? Zgadza się. Od razu nas nie zabije, ale lepiej nie zwlekać. Kolejny powód, żeby uwielbiać Niflheim. Niflheim. Co takiego? Niflheim. To dziwny materiał. Czekajcie, co ja tą sumę, bo nie zdążyłem przeczytać. Zobaczmy. Cholera. Zasoby. Poczekajcie, złota Agira, zaklęty pył. Echa mgły, jest tutaj 25 sztuk. Krasnoludy nauczyły się kiedyś wykorzystywać w swym rzemiośle mgły Niflheimu. Mgła pamięta te czasy i staje się materialna, by można ją było zebrać. Wykorzystywana do otworzenia i ulepszenia pancerzy, rękojości, talizmanów mocą przeklętej mgły. Patrzcie, mamy 0% ukończenia? Nie wierzę, coś jest nie tak. 27. 0% ukończenia. Myślę, że jak to przeczytamy, to... Mamy dużo czasu, wiecie, żeby po tej mgle chodzić. No da, będziemy grać tutaj. Po to, żeby ten pancerz sobie najlepszy założyć w grze. Chciałbym jeszcze z nim trochę poskakać do końca gry. Wiecie, o co chodzi. Coś użyć tego pancerza, nie, że ja pod... Na koniec gry, jak grę przejdziemy... No i kogo my tu mamy? Wytrzymujesz tu, Sindri? Ta mgła jest obrzydliwa. Myślisz, że pokonuje mnie odrobina mgiełki? No cóż, masz rację. Jestem w trakcie prac nad pancerzem, który osłabi jej efekty. Potrzebne mi materiały są tu, w warsztacie Iwaldiego, ale... Oczywiście są spowite tą ohydną mgłą. Czekaj. Ostatnio taki właśnie pancerz znajdował się w głównej komnacie warsztatu. Jest zapieczętowana, ale jeśli zbierzecie dość ech mgły, stworzę kamień wejścia. No i proszę. Kurde, warsztat Iwaldiego, zdobądź 500 echa mgły. Przysługa dla krasnoludów. Dobra, to sobie zaznaczę, chociaż to ja chyba nie trzeba. Nie radzę zbyt długo przebywać we mgle. Ten odór przylgnie wam do włosów, broni, pancerzy. A ja nie tknę waszych rzeczy, póki te wszystkie paskudne żyjątka nie spłoną w ogniu Muspelheimu. A poza tym jest zabójcza. Tu jest jakiś napis. Te przeklęte ruiny kryją w sobie rzadkie echa mgły używane do przy tworzeniu pancerzy, wrogowie, pułapki, skarby. Zresetują się, gdy tu wrócisz. Ucieknij, zbierając tyle skarbów, ile zdołasz unieść. Nie pozwól, żeby warsztat pochłonął kolejną ofiarę. Generalnie... Za każdym razem zmienia się całe wnętrze? Tak. Niesamowite! Atreusie, skup się. To nie jest bezpieczne miejsce. Nie ma jak krasnoludzka inwencja. Cudowna i groźna. Generalnie ta sprawa jest taka. Jak zginiemy tam, to wszystko przepada. Czego nie mogę tego, nie wiem, nauczyć się? To wszystko fajnie, tylko że... Ja tu nic nie widzę kompletnie. Strasznie szybko.
Tak się szybko się tutaj to kończy. Szybko ten czas ucieka, życie. Echa mgły pewnie. 169 tylko, niewiele. Aż do otwarcia skrzyni. Chyba tej takiej legendarnej daje nam trochę czasu. Musimy wejść, bo czas się nam kończy, kurczę. Z kiepską. Dobra, nie ma co ryzykować. Lepiej to przynieść, co mamy. Przepowiem wam tak, że ja tutaj będę musiał trochę pogrindować. Także nagramy z 1-2 odcinki tutaj, jak chodzę po tym labiryncie. A później, no de facto, to już chyba nie będę tego nagrywał, bo nie ma sensu. Nie wiem. Więc to nie chcę, żeby tutaj oberwał. Ale trochę czasu jeszcze mamy, ale dobra. Ryzyko jest. Dobra, im dalej idziemy, tym więcej jesteśmy tej mgły skompletować. Także trzeba taki grind przeprowadzać. Echa mgły zdobyte w warsztacie Iwaldiego. 833. Czekajcie, gdzie to jest zasoby. 912. No, powiem wam, że dużo nie trzeba nam tego. Widzę, że macie już echa i nie zginęliście. Dobra robota. Sindri, jak można zrobić coś z mgły? Powiem ci, że tutejsze krasnoludy tworzyły z mgły Niflheimu prawdziwe cuda. Wypatrujcie echem mgły, chłopcy. Czego ja bym z nich nie wytworzył? No dajmy mu te 500 sztuk. On tam chciał, tak? Zobaczcie, aha, bo tutaj potrzebujemy stopę z Niflheimu i zardzewały pancerz Iwaldiego. Ciekawe, skąd ten pancerz zdobyć. O matko. Panie. Stopę Niflheimu to zdobyłem, natomiast nie wiem co z resztą. Nie wiem, czemu tutaj się to pojawiło. Kamień otwierający wejście do głębi Niflheimu. Kamień wejścia do Niflheimu. Kosztuje to 500. Na razie tego nie będę korzystał z tego. No, pomyszkujcie jeszcze to coś. Czekajcie, wysoka rada. Warsztat Iwaldiego zbierze hamgły. Kombinujemy. Dobra, na razie to tak czy siak muszę zbierać te surowce.
Także jeden materiał poświęcimy na takie tutaj łażenie. Później sobie będę grał samemu, pozbieram trochę więcej i ruszymy, nie wiem. Czekajcie, za te 500 to chyba nie kupujemy tutaj tego kamienia. Dobra. To wypadło. Doskonały artefakt plagi. Tylko echa mgły tutaj zdobyłem i patrzcie, to jest tylko jedna rzecz. O cholera, miałem szczęście. Kurde, mało tego czasu jest. Tego czasu mam strasznie mało. Ja pierdzielę. O, 500 sztuk. Niewiele. No ale co zrobię? Musimy mu tu dać. Bo i tak nie jestem w stanie sobie kupić. Później jak będę miał pancerz, to oczywiście będę mógł tutaj chodzić chyba bez problemu. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy czasem tam mgła nie będzie opadała, znaczy ten pasek nie będzie spadał niżej. Dobra robota. Sindri, jak można zrobić coś z mgły? Powiem ci, że tutejsze krasnoludy tworzyły z mgły Niflheimu prawdziwe cuda. Wypatrujcie ech mgły, chłopcy! Czego ja bym z nich nie wytworzył? Mroźny płomień. Płomień chaosu. Pancerza nie ulepszę. Rękojeść topora mogę ulepszyć, ale nie mam tutaj doskonałej stali za skardu. Siła runy czasnowej. To też może być dosyć ciekawe. To jest rękojeść ostrzy. Jak ja mam rękojeść ostrzy? Czekajcie, czas odnowienia zamiast szczęścia. Tylko tu miałbym siłę. Masz, przepraszam, mała szansa na zyskanie daru siły przy każdym zabójstwie. Tutaj mamy niewielka szansa na zyskanie mocy Walkirii przy każdym trafieniu ostrzami. Moc Walkirii zwiększa wartość siły run. No może być, tylko musiałbym ostrzami walczyć. Dobra, zobaczmy. Teraz będę mógł chyba użyć tutaj tego klucza, wiecie? Tak mi się wydają tutaj na tym piedestale. Oh!
A ci, bo tam się. Widzicie, możemy tutaj aktywować to. Dobra, jesteśmy. Kochana jej Ivaldiego. Poszukaj materiału na pancerz. Aha, tak to działa. Mgła jest tu rzadsza. Miło. Oh shit. Co to jest? Echa mgły 53. Echa mgły 53. Ale kurde lutu. To ten pancerz? Trochę zniszczony. Zardziewaj pancerz Ivaldiego. Nie. Jest zbyt mały i zbyt stary. Dam jego krasnoludowi. Ja pierdziu, ale lutu. Opłacało się te 500 wydać sztuk. O kurde, aha. O matko, potrzebne jest 7000 echa mgły, żeby to odblokować? A tu są jeszcze jakieś szczeliny, kurde. O mater deo. Siedem i pół tysiąca. Nie stać mnie na takie, kuźwa, ekscesy. Takie zakupy. I tu jeszcze srebro było, o. 1000, aha, 1000 wydałem. 1000 echa wydałem za co? Doskonały artefakt plagi stop Niflheimu. No to średnio się kuźwa opłacało, ja pierdziu. Nie poczekaj, mi to otwierałem w takim razie. Ładnie tych skrzyń tutaj jest. Dobra, zobaczmy te szczeliny, które tutaj są. O! Co to jest? Echa mgły i srebro? Myślałem, że jakiś przedmiot. Artefakt. A żeby to otworzyć, to potrzebuję 7,5 tysiąca. Na razie tego nie będę robił. To też jest zamknięte. Aha! Kotwica mgły jest potrzebna. A wiem, te szczeliny musimy tutaj zamknąć. To chyba też część zadania. Dobra. Tego tutaj chyba nie mamy. Znajdź składniki pancerza Ivaldiego. Przekaż Sindriemu pancerz Ivaldiego. Dobra. To czekajcie, jeszcze pójdziemy złupić. Aha, to się wszystko odnowiło. Le? O kurde, szybko. Zobaczyć, czy otwierając te skrzynie, czy my czasem nie tracimy mgły. Ała, cholera jasna. Kurde, patrzcie, możemy dalej grać. Mamy dużo czasu.
kurde, jak mam tu przejść? What? Aha. O kurde, tego czasu nie mamy za wiele, ale dobra, to jeszcze dam radę przejść. Trzeba wracać. Słabo tutaj coś. A tu jeszcze jedna skrzynia jest. Powiem wam, że można się tu pogubić w tej lokacji. Jak ja kuźwa wrócę z tego? Nie będę wiedział, gdzie iść. Dobra, wracam. Muszę stracić 900 sztuk mgłej. Na tym się skończy. Uwaga, że my musimy kupę czasu poświęcić na to, że... Kupę czasu tracimy na to, żeby w ogóle wrócić. Otwarcie tej skrzyni da mi trochę czasu. Dobra. To jeszcze mógłbym tutaj zobaczyć, czy coś jest. Aha, tu się nie da przejść. Ale widzicie... Aha, wróć. Wróć. 1119. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się ten pancerz. Ten pancerz stworzyć. Może ten pasek będzie troszeczkę wolniej nam się uszczuplał. O proszę, mogę to zrobić. Ja pierdziu. Bierzemy to. Daje stale działającą niewielką regenerację zdrowia. Kumuluje się 5 razy. Ja pierdziu. Srebro 20 tysięcy, echa mgły 1500, 100 pani Felheimu i zardziałały pancerz Vivaldiego. Mamy 9 sztuk? A to by się dobrze składało. Mamy 3 razy 3 jest 9, czyli każdy zestaw pancerza mógłbym sobie stworzyć. W porządku. Zobaczmy, co ja potrzebuję, żeby to ulepszyć teraz. Echa mgły, tkanina mgieł. Rozrażony węgiel. O, ja cię pierdziu. Siła 28 na 30, runy 22 na 24, obrona 4 punkty i witalność. Runy, obrona, witalność. Znaczy, ja to muszę założyć. Bo to się nam tutaj przyda na tej lokacji. Czekajcie, ja muszę tutaj wejść na gniazda. Dusza i Andvariego. Serce Midgardu, serce Svartalfheimu. Dobra. Teraz z Svartalfheimu. Kurde, gdzie to jest? Serce Midgardu to było? Jest ten? Znaczy, czekajcie, może tu jest coś z tych weźmiemy. Czas odnowienia, obrona 12.
siła i czas odnowienia. No to to jest całkiem fajne. Serce Vanaheimu. Siła 4, czas odnowienia 4. To można by wymienić. Daje stale działającą niewielką regenerację zdrowia. Akumuluje się maksymalnie 5 razy. Kurczę, żeby ulepszyć ten pancerz, to powiem wam, że masakra potrzebujemy tych surowców. I to jeszcze na dodatek surowce, które są potrzebne znaczy z Maspelheimu. Czuję, że mam dzisiaj wenę. Ja pierdziu. Rozżarzony węgiel, widzicie, 38 na 100. A ta tkanina mgieł to... aha, to tutaj jest na tej lokacji. Dobra, idziemy dalej grać. O, nic. Zobaczymy, jak się nam to zdrowie regeneruje. Czekajcie, mamy 247. Strasznie powoli się to regeneruje. Gdzie to jest? 248. Mało, strasznie powoli. Pusto? O kurde. Aha, ja cię pierdziu, przecież nie spadłem na dół. Jaki czat, widzicie? Jaka gra. Tylko chciałem zerknąć, co tam jest. A fajnie by było, gdyby nam się udało ten cały zestaw tutaj zdobyć, to bym wam pokazał. Pieczona. A nie, można robić taki grind tutaj. Pociski z tyłu! Trochę czasu tracimy na to, żeby nam się to... Czy generalnie wiecie, jak skompletujemy... O kurde! Wiecie, bo to może być tutaj. Nie. Aha, tu jest jeszcze na szybkość ustawiona. Dobra, co tu mamy? CR... N. Cholera. O, ja pierdziu, ale tutaj zdobyłem fantów. Srebro 4000. Nieźle, nieźle. Upiór po lewej, bracie. Go!
Patrzcie, 2000 już mamy, kuźwa, ładnie. Strasznie to szybko ten czas ucieka, cholera. Zobaczcie, bo tam jest lód. Kurde, jak ja teraz kurde wrócę? Nie wiem, którędy wracać nawet. Szlak by to trafił. Ja cię sunę. Stracę całą mgłę, to będzie zajebiście. Nie wiem, którędy ja wracałem, szczerze powiedziawszy. Tutaj chyba. Teraz chyba to było tu, nie? Dobra. Tak, to było tutaj. Kurde, patrzcie, ładny loot. Kupię sobie dwa zestawy pancerza. To zasługa dzięki tej skrzyni tutaj. Poczekajcie, bo tego się nie zebrałem. Jaki shit. Pięć tysięcy. Tam jest jakiś taki dziwny składnik potrzebny do ulepszenia. Oddane przysługi, znalezione sklepy. Kurde, 25%. To jest to, co myślę? Kawał szmelcu? Szmelcu? O, ludzie małej wiary. Ten pancerz nosił Iwaldi we własnej osobie. Zgoda, jego blask nieco zbladł. Ale z pomocą ech mgły mogę go naprawić. To cudo osłabi efekty przekleństwa Iwaldiego. Jeśli w tym warsztacie nie ma nic użytecznego, nie ma sensu się tu kręcić. Widzieliście skrzynię w głównej komnacie, tak? I te wszystkie wspaniałe skarby upchnięte z tyłu warsztatu? No i trzy szczeliny w ostowie świata? Ale z nimi lepiej będzie uważać. Dlaczego? Mówimy o rozdarciach materii rzeczywistości, chłopcze. Chcesz wsadzić w nie rękę? Droga wolna. Dono przysługę krasnoludom ochrona Iwaldiego. Doświadczenie zdobyłem. Przysługę dla krasnoludów. 37% mam ukończone. Zrobię, co tylko wam trzeba. A, już tego drugi raz się nie da tworzyć. Dobra. Dobra, stwórzmy to, bo mamy surowce. Dlaczego to się automatycznie zakłada? Ja nie chcę tego zakładać automatycznie.
Dobra. Co tu mamy? Ręce. Możemy to ulepszyć? Nie możemy to ulepszyć. Tkanina mgieł. Tkanina mgieł. A tu jeszcze potrzebny jest rozżarzony węgiel. Cholerka. Nie musicie iść ze względu na mnie. To ostatnia przysługa to jest prawdopodobnie tutaj zamknięcie tych szczelin. Znajdź tajemne drzwi Tyra. Nie, czekajcie, to nie jest to. Zamknij szczeliny i wróć do Sindriego. No właśnie, trzy szczeliny musimy zamknąć. Zamknięcie każdej szczeliny wymaga od nas sporej ilości tego surowca. Co jest? Zobaczcie tutaj, patrzcie, jak to zakładamy, to nam rośnie tylko runy i obrona, a spada nam witalność, szczęście i czas odnowienia. Aha, wiem dlaczego tak jest. Bo tu są TT przecież. Tu mamy te runy. Przejdźmy do gniazda. Tu mam oko zewnętrznego świata. To będę wiedział. I tutaj mamy oko furii. Teraz sobie to porównamy. Jupierdziu. Siła 22. Siła 22. Tylko tu mamy runy plus 17. Obrona tutaj mamy 44. I witalność 8. Tu mamy 12. Patrzcie jak nam się powiększa ten. Ja pierdziu. Masakra. Jeszcze mamy 3 gniazda, nie 2. O kuźwa. Plus 7 do każdego. Co tu jeszcze było? Oko szał. Siła witalność. Zwiększa szybkość zyskiwania szału 10%. O kurde, jakie fajne. Zwiększa obrażenia od mrozu o 25%. Cieszy się przepływem prędkości, pokonuje większe dystanse podczas wykonywania uników. To się nam może przydać. Obrona plus 12. Serce Vanaheimu. Szansa na krótkotrwałe zwiększenie wartości run siły i obrony. Siła i czas odnowienia 4. Zwiększa obrażenie od mrozu, czyli od naszego toporu chyba. Wezmę to, założę, dobra. Co my tu mamy? Odłamek żywiołów i odłamek tyra. Tu też 17, 11, 4. I 3 runy. Ja pierdziu. Odłamek tyra plus 6. Zmniejsza o 15 koszt ataków podczas partnerskiego szału. To chyba było wcześniej. Odłamek żywiołów. Odporności na wszystkie efekty. I właśnie to. Ja pierdziu. Ale czat. Ale powiem wam, żeby to ulepszyć, to nie potrzebujemy wiele tutaj surowców. Jak nasza postać wygląda? W najlepszym pancerzu w grze chyba. No spoko, spoko. Jeszcze go ulepszymy. Nie wiem jak się ulepsza, to nie wiem czy czasem nie... Nie zmienia się wygląd. No tutaj potrzebujemy rozżarzony węgiel, no to tutaj trochę ciężej. Ale tutaj to myślę, że jest do tkanina mgieł, 3 sztuki. Także to, i to możemy jeszcze 2 razy ulepszyć. Cóż, dobra. Do zakupów nikt nie zmusza. Idźmy jeszcze, powalczymy trochę. Jeszcze jeden rzut na tym odcinku. Chyba się wolniej ten pasek zużywa, tak mi się coś wydaje. Tak, wolnie pasek się chyba odnawia, znaczy ten
Chociaż ja wiem. Echa, mgły i srebro. Bo nie będzie jakiś achievement związany z... Poczekajcie, poczekam, bo się to zamknie mi i zginę niepotrzebnie. No właśnie. Dobra. Matko, ta walka mnie kosztowała dużo czasu. Jedna skrzynia tylko, kurwa, jaki chujowy lód. O nie, dwie. Cholera, teraz jak ja tu wyjdę? Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy... Coraz trudniejsi są przeciwnicy i coraz więcej czasu tracimy na to, cholera, na tą walkę. Kurczę, nawet nie pamiętam, a... Kurczę, to była tylko jedna skrzynia. Tu jest N. Tu jest C. Tam jest R daleko. Aha, mówię, dobra, wiecie co? Ja chyba się cofam. Jeszcze tutaj zobaczymy. Tutaj tym razem będzie słaby lód, no ale... Kolejna Walkiria. W Niflheimie? Kto by pomyślał?
Nie, jak? Jaka walkiria? Ja tu nie chcę walczyć żadną walkirią. Daj pan spokój. Dobra, spierdzielamy. Gdzie to było? Tędy? O cholera, chyba źle poszedłem. Żeby mnie zabił. Jaki shit. Kurwa, które ty przyszedłem tutaj? Tam jest walkiria, czyli tutaj idziemy. Szybciej, bo nie mam czasu, bo zginę. Poszukajcie jakiegoś miejsca bez mgły. Jakiegoś miejsca bez mgły? Jest takowe tutaj w ogóle? A tutaj jest bez mgły. A dobra, to ja nie mam czasu. To takie derdy małe. Poszukajcie jakiegoś miejsca bez mgły. O kurwa mać. No niestety. Przegrałem to, straciłem 3000. Po prostu się kurwa zgubiłem. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Ciężka kurczę ta sprawa. Najgorsze jest to, że jak idziemy dalej i te ścieżki się rozdzielają, to później nie wiadomo jak wracać. Także wszystko to, co zdobyłem, to przypadło. Generalnie co? Będziemy trochę grindować. Ja sobie tutaj już we własnym zakresie się pobawię w to. Nie będę was tutaj przynudzał. Zbierzemy trochę tej mgły, no to wtedy tutaj otworzymy te skrzynie. Tylko tutaj potrzebujemy w granicach 40 tysięcy sztuk mgły. Tam jeszcze jest walkiria do ubicia na końcu. Także każda porażka chyba powoduje to, że ja muszę całą mapę przechodzić od nowa. Tak mi się wydaje i to chyba będzie największy ból. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Cześć!